Siemano, witam Cię serdecznie, widzu, na kolejnym odcinku. Dzisiaj otworzymy sobie już otwartego booster boxa z Paradox Rifta, trochę tutaj przyspieszyłem, no i zabieram się od razu za otwieranie. Bez zbędnego gadania, zostaw łapę, suba i komentarz, ja wybiorę kogoś z komentujących i ta osoba zgarnie jakieś karty z mojego klasera, więc myślę, że bardzo prosty konkurs, nic tym razem nie trzeba robić, komentarz, łapa, sub i jedna osoba zostanie wybrana i będzie miała szansę coś zgarnąć. No a ja tutaj już zacząłem otwierać. No i zaczynamy. Piękny Ironic i nic więcej. No tu mamy jakieś holo, Chien-Pao. Piękna mata, proszę bardzo, z regionalsów, z Gdańska. Pięknie prezentuje się na odcinku. Mata dzięki Dominikowi TCG. No, na co tutaj dzisiaj polujemy? Na pewno na jakieś Roaring wariaty, Iron wariaty. Coś fajnego mogłoby się trafić. Zobaczymy, czy się uda. Ok, druga minuta. PokeGem sprawdza, czy wszystko się nagrywa. Więc nie jest źle. O, patrzcie. Ja już czułem, jak otwierałem ten booster. Patrzcie, co nam się tu trafia. Coś się tu wygrzało. Ciekawe, która karta to będzie. Zaraz się tego dowiemy. Wow, ale fajnie to wygląda. Akurat na holo, więc świetnie ten krim wygląda. No, niezły kaloryfer się nam trafił. Ha. Pięknie przygrzany, co? Tak się dzieje, jak karta wystaje z boostera podczas zaklejania go. I karta jest zaklejana razem z boosterem. A dokładniej to nie zaklejano. Kurczę, nie widzę tu nic dzisiaj. Zasłania mi kamera. No tutaj widzę, że łatwo o takie zgrzania chyba. Iron Handsy. Bardzo dobra karta. Grywalna. Wiele osób chce grać tą kartą, więc fajny dropik dla gracza. No niektóre z dropów na pewno trafią też dzisiaj do mnie na sklepik. Link do sklepiku jest w opisie. No a Ty, widzu, jak oglądasz, to zostaw suba, bo już nam niewiele brakuje do naszego celu. No ja tak losowo biorę z tych kupek różnych. O, tutaj już widać, że nic nie ma. Karty się rozsypały. O, przepraszam, a tu Iron do Irona, same Irony. Dużo Ironów. Iron Moth, Iron Hands i Iron Jugulis. No ale dzisiaj niestety hitem na razie jest ten piękny crimp na holo, fajnie się on prezentuje. No ale mam nadzieję, że jeszcze będą jakieś dropy dobre. Trzymajcie kciuki, żeby to się wydarzyło. Onyx, Garbodor, Knuckly na rewersie, Gabite na rewersie, Chien-Pao, Energia i Kojitsu. Kto zostawił suba dzisiaj? Napiszcie w komentarzu. No i przypominam, że komentarz, łapa i subskrypcja i masz szansę zgarnąć jakieś karty. Ja za jakiś czas pod którymś z tych komentarzy napiszę: brawo, Ty zgarniasz karty. I wtedy trzeba na Discordzie się zgadać. Bardzo proste zasady. Po co to komplikować? Myślę, że na większości odcinków będziemy robili taki prosty po prostu konkurs. Kod odwracam, a tu kodu już nie ma. Ale nie ma ani kodu, ani dropu. Jak to mówią, ani widu, ani słychu. Na szczęście jeszcze jest dużo boosterów. Ja to już czekam na ten następny dodatek. Armarouge X. Czekam już na ten następny dodatek. Tak zwany Paldean Fates. Tak jak było Shining Fates, Hidden Fates. To tu mamy i Fates, i również będą Pokemony Shiny. Więc myślę, że fajny secik się szykuje. Premiera w styczniu. Zobaczymy, czy nie będzie żadnych opóźnień, ale pewnie nie. Ipom, Ortworm, Purloin, Snorlax Doll, Altaria i X, więc jest jeszcze jeden i Xik. No ale nie po X, nie po i Xy tutaj przyszliśmy. A jak zostawicie też suba, będziecie na bieżąco, bo szykuję fajny odcinek z uzupełniania promek. Z dodatku Scarlet and Violet, więc już niedługo powinien się pojawić. Rika, Ksatu, Panpur, Palkia, Energia, Kot. Kot przez D, nie przez T, nie mylić z kotem. Lecimy dalej. Bardzo łatwo te boostery się otwiera, folia nie jest jak płachta na żuku. Bardzo cienka jest ta folia. No i tutaj trafia się jakiś EX-Tera. Tak obstawiam. Oczywiście Mewtwo EX-Tera. Bardzo ładna karta. Jakiś EX-Box na razie nam się trafił. Z jednym gofrem. Jeden EX z jednym gofrem. Jakiś Roaring by się przydał, ale tutaj też jest zwykły EX. Wow. Można sobie uzupełnić EX-y na takim boksie. Bez kitu. Ferothorn, Parsi, Reverse, Tandemaus, Reverse, Wohien. No dobra, przestaje mnie to bawić. Widzowie, to już nie jest śmieszne. Pokenora jest troszeczkę zawiedziona. Chien-Pao, Dondozo. Do góry nogowa, Frostlassowa i Eksowa. Głowa musiała ją boleć, skoro tak wisiała. Biedna w tym boosterze. Pusto. O, Mantyk. Mantyk. Zawsze Special Illustration Rare, bardzo ładny. Dla mnie na plus. Ale nie ma jeszcze nic tutaj. O! Jest szansa teraz. Kitu. No na to polowaliśmy. Na to polowaliśmy. To jest najdroższa karta setu. Na to właśnie polowaliśmy. To jest udany opening, czad. Super. To w sumie ja już teraz nie marudzę. Reszta w sumie. Co tam już będzie, to uważam, że i tak spoko. Bo ta karcioszka jest bardzo ładna. Wyląduje pewnie u mnie na sklepiku. Link do sklepiku macie w opisie. A tutaj... O! Kurczę, ale bok złapałem. Chantal jeszcze do tego wszystkiego dochodzi. Co to? To mamy już dwa takie ładne dropy. Dobra, schowajmy też sobie naszą tu Mantykę. Mamy Frostlassa, Cofaziomka, Miutacza, Altariacza, no ten Lokix, Gofer. Mamy Armarouge'a. Proszę, Iron Jugulis, Iron Moth, Iron Hands. No, powiem wam, mocny boks. Takie boksy na openingi to ja lubię. Nie ma naprawdę wstydu. No już niewiele tych boosterków zostało, ale najlepsza karta drobnięta, to myślę, że teraz to już z górki. Już nie ma co przedłużać. Przypominam, łapa, komentarz. Musisz subować. Nie masz szansy zgarnąć jakieś karty ode mnie. Ja jeszcze nie wybrałem jakie, ale w jakimś mini-tinie przygotuję jakiś fajny zestaw albo w toploaderach. Zobaczymy. Może jakąś polską Goldengo EX. Polską kartę, bo może wielu z was polskojęzycznej karty żadnej nie ma. Dobry box, ja jestem mega zadowolony. Jeszcze jedno mogłoby się trafić, takie z 2 złotymi gwiazdkami. I wtedy już byłbym w ogóle... O, coś tu jest? Tu coś jest. No, ze 151 nie dostałem żadnego godpaka. Więc chyba mi się odwdzięczyli i dali mi po prostu Godboxa z Paradoksa. Wow, to chyba są dwie najdroższe karty. Takie boksy zdarzają się bardzo rzadko, więc cieszę się, że nie otworzyłem go oglądając serial i popijając kolą chupa, tylko że otworzyłem go razem z wami tutaj na nagraniu. Mam nadzieję, że zasłużył ten boks na łapę. Jeżeli ja nie zasłużyłem, to boks zasłużył na pewno, więc Last Pack Magic. Przed nami i w Last Pack Magic mamy tak: Surskit, Magby, Flamigo, Porygon, Norman Ziomek, nie czytam, Toad Skruel, Tandemysz, Loczki i za Loczkami Deoxys, czyli Last Pack Magic pusty. A my załadujmy tutaj do końca nasze dropy i się im przyjrzyjmy, bo to był taki chyba fajny box. Biorąc pod uwagę, że był jeszcze tu niezły gofer. Niezły gofer, mam na myśli oto. Pięknie się mieni ten gofer. Goldengo EX, Hupa EX, Iron Jugulis, Iron Hands, Iron Moth, Armarouge EX, Altaria, Mewtwo EX, Cofagrigus EX, Frostlass EX, Mantike. Tutaj mamy Mele, za Melą Chantal, a za Chantal w toploaderze Roaring Moon. Myślę, że tutaj ta karcioszka też poleci sobie do topki. I tak się prezentują chyba dwa najgrubsze dropy z tego booster boxa, ale jak widzicie, tych dropów naprawdę było sporo. Ja bym aż je policzył dla was. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 14, więc to był fajny box. Fajny box, 2 razy Special Illustration Rare. Myślę, że spoczko. No i przypominam, łapa, sub, komentarz. I dla jednej osoby napiszę pod tym komentarzem informację, ty zgarniasz karty i jakieś karty ze swojej kolekcji wybiorę, a te pewnie większość z nich będzie można znaleźć u mnie na sklepie, link do sklepiku jest w opisie tego filmu. Taka mała autopromocja. Dobra, ja wam za dzisiaj dziękuję. Widzimy się na kolejnych odcinkach, no i lecimy po 5000 subów, więc jeżeli widzu chcesz pomóc, dołączyć do fajnej społeczności, którą tworzymy, no to zachęcam cię do zostawienia subskrypcji. Bez was mnie by nie było, nie nagrywałbym tych odcinków, cieszę się, że wam się podobają, oglądacie, lajkujecie, udostępniacie, jestem wam bardzo wdzięczny. I zacząłem też na Instagramie trochę działać, więc jak ktoś chce, PokeGemCollector, można mnie tam wyszukać. I też obserwacje zostawić, żeby być na bieżąco. Ja wam za dzisiaj dziękuję, trzymajcie się, no i cześć!